Główną ideą Dnia Otwartego jest zaprezentowanie młodzieży tego, co robimy na co dzień w szkole, jak i również to, z czym nasza młodzież się spotyka. Naszym celem jest wypuszczenie absolwenta, który posiądzie wiedzę, czy chce być tym żołnierzem w przyszłości, strażakiem, policjantem. I taki dzień dzisiaj właśnie im pokazuje to. Jest broń, jest sprzęt, gdzie można wejść, zobaczyć, dotknąć. No i przede wszystkim zachłysnąć się chyba, tak, tą swoją przyszłą drogą po okresie gimnazjalisty. W tym roku, tak jak już wcześniej, prowadzimy klasy liceum ogólnokształcącego o profilach mundurowych. To jest wojsko, straż pożarna, straż graniczna i policja. I od 2 lat prowadzimy nabór do technik lotniskowych służb operacyjnych z patronatem lotniska w Goleniowie, gdzie nasi uczniowie tam odbywają praktyki, tam będą zatrudnieni, bo wszyscy mają zatrudnienie. Jeżeli chodzi o klasy mundurowe, to chcemy powiedzieć, że nasza szkoła ma taki wysoki ranking, dlatego że uczniowie nasi otrzymują dodatkowe punkty na studia wyższe, jeżeli to są szkoły, jeżeli chodzi o szkoły mundurowe, a od roku prowadzimy też taki program pilotażowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, który daje naszym absolwentom po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych w jednostce w Trzebiatowie i takim tygodniowym poligonie plus złożeniu przysięgi akces obrony terytorialnej, czyli będzie on, może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, gdzie już będzie bez niczego tam mógł wstąpić. A oczywiście też na studia dodatkowe punkty, które są. Co roku jesteśmy zapraszani do szkoły w Gościnie na dni otwarte. Są to szczególne dni właśnie dla osób, które wybierają przyszły swój zawód. My wspólnie z policjantami z Kołobrzegu gorąco włączamy się właśnie w tego typu promocje właśnie tej szkoły. Z uwagi na to, że też jako policjanci szukamy przyszłych kandydatów do służby w policji, a taka szkoła profilowana, w szczególności tutaj profil klasy mundurowej, pozwoli przyszłym policjantom, przyszłym kandydatom do policji bardzo dobrze przygotować się, czy to do egzaminów wstępnych, czy to do początkowej fazy bycia kandydatem do policji. Szkoła na pewno przygotowuje merytorycznie, jak i praktycznie tutaj, czy to egzaminy wstępne, które faktycznie przyszły kursant będzie przechodził, takie egzaminy przechodzi też w szkole. Często program zajęć jest ukierunkowany do tego, żeby dobrze przygotować przyszłych kandydatów do policji, dlatego z chęcią przyjeżdżamy i współpracujemy ze szkołą w Gościnie. Wroty gaśnicze proszone są na oglądanie się w stronę publiczności. Na Dzień Otwarty zaprosiliśmy przedstawicieli służb mundurowych, do których właśnie zapraszamy naszą młodzież. 8 batalionu przyjechały czołówki remontowe, jest to wóz łączności oraz wóz chemiczny. Następnie z 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych przyjechała grupa pojazdem Hammer, gdzie prezentują bezzałogowy statek powietrzny. Z 36 dywizjonu rakietowego przyjechali panowie z trenażerem do strzelania szkolnego, jak i również przedstawiciele Delty z Koszalina, również ze swoim trenażerem. Mieliśmy tutaj pokaz psa policyjnego, zaprosiliśmy również przedstawicieli Straży Granicznej i Straży Pożarnej. No, szkoła bardzo się przygotowała, najlepiej wypadła z tych wszystkich szkół, gdzie byłam. Tak, najlepiej jakby pokazała to, co oferują nam. Dobrze. Chciałabym, żeby moja szkoła przygotowała mnie do mojego życia dorosłego, żebym wiedziała, co chcę robić i żeby mnie dobrze ukierunkowała. No, zachęcamy, bo widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie przede wszystkim mundurem, i to dziewcząt i chłopców. Także myślę, że mamy 300 uczniów, myślę, że będziemy mieć jeszcze więcej.